Hejka moje drogie, dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami czerwca. Nie ma ich dużo, powiem Wam szczerze, nie ma, ale ja ostatnio nie zmieniam za dużo kosmetyków. Testuję trochę dla Was różnych i one tutaj będą, ale ogólnie trzymam się dosyć, tak wiecie, zamkniętego schematu. Zaczynając od kolorówki, nie wiem, czy już to widziałyście, który filmik pójdzie pierwszy, czy nowości, czy ulubieńcy. I to jest z Shein, taka paletka do konturowania twarzy. Happy Time chyba. I to jest numer 02 Sunny. I dla mnie ta paletka 02 zdecydowanie bardziej pasowa, bo właśnie troszeczkę moja skóra przybrała innego koloru właśnie przez wyjazd wakacyjny, znaczy taki urlopowy. I ten odcień brązera dla mnie w tej chwili bardziej pasuje niż ten odcień w jedynce, który jest chłodny, i tak samo rozświetlacz. Tu jest taki piękny, brzoskwiniowy, trochę szampański rozświetlacz. Tamten jest zbyt taki złoty dla mnie. Super paleta. Ja ją kupiłam za 15 albo 19 zł w Hebe na promce. Dziewczyny, lećcie po to, bo to jest ekstra. Nawet jak Wam się coś z tym w podróży stanie, to nawet nie będzie Wam tego po prostu szkoda, bo jak się potłucza te kosmetyki. No bo opakowanie jest jakie jest, ale tutaj nie o to chodzi. Kosmetyk w środku jest genialny, także lećcie do Hebe. Ja kupiłam w Hebe, nie wiem czy gdzieś jeszcze można Shein dostać, ale w Hebe na pewno. Druga sprawa. To pomadka do ust z Golden Rose Long Stay w kolorze 36. Bardzo często po filmiku, którym Wam się w niej pokazywałam, pytałyście się mnie, co mam na ustach. I to była właśnie ta Golden Rose 36. Cudowny kolor, konsystencja nie bardzo. Strasznie, jak dla mnie strasznie wysusza usta, więc jeżeli ja wiem, że nakładam tą pomadkę, że będę chciała ją nałożyć, to wcześniej bardzo mocno pielęgnuję usta i to tak wiecie, grubą, grubą warstwą czegoś mega nawilżającego. Dopiero później oczywiście tamto zmazuję i nakładam tą pomadkę. Bardzo ładny kolor, naprawdę piękny kolor. To jest ta nowa seria kolorów, znaczy seria ta sama, ale nowa partia tak jakby kolorów. Kolor 36, piękny. I jeżeli chodzi o oczy, do znudzenia. Ja nie wiem, ta paleta jest już pewnie niedostępna i nie powinnam Wam jej pokazywać, ale kocham, uwielbiam, ubóstwiam i teraz jadę tylko i wyłącznie tą paletą. Dzisiaj też mam makijaż oczu zrobiony tylko i wyłącznie tą paletą i ją uwielbiam. Jest cudowna. Naprawdę w ogóle dziewczyny, cienie Marka Jacobsa to są też cienie. One nie są tanie, ale ja tą paletę, pamiętacie, dawałam wam znać i tutaj i na Instagramie, w jakiejś super... Za 100 coś złotych ją kupiłam. Nie żałuję tych pieniędzy, a wręcz to był deal życia po prostu, bo normalnie ponad 200 zł ta paleta kosztowała. Cudo, no tutaj każdy jeden cień, na przykład te dwa cienie, te metaliczne, takie tutaj, ten i ten, nakładam palcem i to daje tak piękny efekt. Później ewentualnie delikatnie rozcieram i super. No piękny, każdy jeden cień używam. Nie ma tu ani jednego cienia, którego bym nie używała. Wiadomo, no nie użyłam wszystkich naraz, ale wszystkie cienie są piękne. Cudo. Piękna paleta, naprawdę jest rewelacyjna i te palety, ona wraca, ona co sezon, wiosenny bardziej, co wiosnę, chyba i w tamtym roku i w tym roku, co wiosnę ona była, więc bardzo Wam polecam, jeżeli już się teraz nie załapałyście, to za rok, jeśli będzie, to koniecznie, bo to jest piękna paleta, naprawdę obłędna. Jeżeli właśnie chodzi o taki makijaż wakacyjny, to bardzo często używam po prostu albo beżowego, albo różowego cienia z tej palety. Do tego z Glam Shopu taki pigment, to jest sypki cień do powiek w kolorze Glam. I to szło w wewnętrzny kącik, albo na palet i na całą powiekę, różnie. I tusz do rzęs, który Wam mega polecam, bo to jest kolejny tusz do rzęs Debory. I powiem Wam, że ja znalazłam markę idealnych tuszy dla mnie i to jest Debora. I w nowościach Wam pokazywałam z Too Faced Better Than Sex, gdzie nie rozumiem totalnie zachwytu nad tym tuszem, bo według mnie tusze z Debory robią 3 razy lepsze rzęsy niż ten z Too Faced. Także to jest jedna z nowszych maskar i to jest Dangerous Curves. Ona ma być podkreślająca i podkręcająca i dodająca objętości. Ma silikonową szczoteczkę, ale bardzo dziwną. Ja nigdy takiej szczoteczki nie widziałam. I ona jest genialna, ona jest tak przemyślana. Naprawdę, uwierzcie mi, że Debora, no ten biały Debora Formula Puran, to myślę, że jak oglądacie moje filmiki, to już wiecie. I to, nie wiem czy wy zobaczycie, bo wy widzicie tutaj taki jest bałwankowy brzuszek, grubszy. Ale ta szczoteczka sięga aż dotąd. I tutaj jest taka cieńsza szczoteczka. I to jest rewelacyjne, żeby sobie, słuchajcie, przyłożyć i zrobić zewnętrzny kącik bez ubrudzenia się. Pięknie pogrubia, pięknie wydłuża, naprawdę robi mega czarna, robi wachlarze z rzęs. I każdy tusz z Debory, który do tej pory miałam, robił wachlarze z rzęs. Dużo lepsze niż Too Faced, a cenowo wychodzi to dużo, dużo lepiej. Szczególnie jak dorwiecie to gdzieś na promocji, to już w ogóle jest ekstra. Mega są te maskary z Debory, według mnie najlepsze. Nie narzekam na trwałość, nie narzekam na problemy ze zmywaniem. Ekstra, naprawdę super. I jeżeli jesteśmy przy makijażu, to może Wam pokażę to. To jest coś między pielęgnacją
a makijażem. I to jest, Jezu, to jest, słuchajcie, tak cudowny produkt. To jest Vita Liberata Body Blur. I o, Jezu, ja mam w kolorze latte, dziewczyny. To jest dosłownie to, co to robi z ciałem. To, co ten produkt robi z nogami. To jest produkt koloryzujący. Tutaj widzicie, to jest jego kolor. On ma ciemny kolor. Oj, czekajcie, żeby się nie powróciła. Widzicie? To jest dosłownie jak podkład do ciała. Pachnie bardzo ładnie i ma też w sobie drobinki. I słuchajcie, ja to pamiętam, nałożyłam kilka razy w Grecji, zanim opaliłam nogi. I to, jak to wygląda naprawdę, jeżeli się nie opalacie, nie musicie stosować samoopalaczy, to daje wam efekt. I powiem wam, nie wiem, czy to jest napisane, ile to się trzyma, ale to mi się na pewno... coś tu jest o 7 dniach, ale powiem wam, że i to ma skład rewelacyjny. Pierwszy macie sok z aloesu, dalej glicerynę. No i powiem wam, że to daje też opaliznę. Nawet jak to, wiadomo, jak to zmywałam pierwszego dnia, to dużo, dosyć dużo tej farby, tego koloru schodziło, ale nadal przez następne dni te moje nogi były ciemniejsze, wyglądały przepięknie. Dziewczyny, nie wiem, jak macie ślub, idziecie na ślub, na wesele, bądź jesteście pannami młodymi, które mają na przykład odkryte nogi. O Jezu, dziewczyny, to jest bajka. Naprawdę, to trochę kosztuje, ale jeżeli musicie mieć zarąbiste nogi na wyjście, sięgnijcie po to. Naprawdę, teraz okres weselny, dostaniecie to w Sephorze. Wow, słuchajcie, dziewczyny, wow. Po prostu w życiu nie miałam tak cudownego produktu. Są, wiadomo, tańsze jakieś produkty tam z Eveline, z Bielendy, ale to nie jest to. To dosłownie wam robi blur z nogami, jak macie większe problemy, jakieś większe naczynka, siniaki. Ja miałam właśnie siniaki po endermologii, nie zaszły mi do wyjazdu. Jak się posmarowałam tym, to nic z tego nie było widać. Uff, powiem wam, czad, naprawdę czad. To jest po prostu must have, rewelacja. Żaden produkt nie robi taki nóg, uwierzcie mi. Dalej filtry. SVR, blur, do twarzy 50 ekstra. I myślę, że to też już jest taki filtr, przy którym ja zostanę na bardzo długo. Mam nadzieję, że go nie wycofają, że nic nie zrobią, że nic nie zmienią. Ekstra. Najlepszy, ale chodzi o ten blur, bo wy mi też kilka z was mi podsyłało, że jest w promocji, ale on nie był ten blur. To musi być ten blur, on jest dosyć gęsty i tak jak ja miałam na przykład do tej pory taki problem z filtrami, że nakładałam ich taką minimalną ilość. Zdecydowanie wiedziałam, że to jest trochę za mało niż to, co powinnam nałożyć, no ale wiadomo, dokładałam coś tam jeszcze i okej, a też nie przebywałam jakoś mega na słońcu. Jak wychodziłam bez makijażu, no to nakładałam grubszą warstwę. Natomiast tutaj z tym produktem jest tak, że ja mam takie uczucie, że ja go chcę dokładać jeszcze więcej, bo jak ja go dokładam jeszcze więcej, to moja skóra wygląda jeszcze lepiej. Macie totalnie matowy efekt. Pięknie na nim się trzyma cały makijaż. No ekstra. Naprawdę super, polujcie na promocjach, szczególnie w Superfarmie jest często w promocjach, także polecam wam, bo to jest naprawdę, naprawdę świetny produkt. Jeżeli teraz już wam może tak właśnie polecę tym wakacyjnym tematem. Ta mgiełka do siaka to jest firma Hemisha. Hemisz, coś takiego. Zobaczcie, ile ja już używam, aż ubolewam, że ona mi ubywa, ale to jest mgiełka do twarzy, taka woda różana, która ma atomizer nieziemski i ja na pewno później wszystkie produkty, które mam, wszystkie toniki będę przelewała do tego opakowania. To jest najlepszy atomizer, jaki miałam w życiu ever. On tworzy mgiełkę. Tam nie ma mowy o kroplach. To jest dosłownie mgiełka. W życiu też nie miałam takiego atomizera i ja uwielbiam po prostu się coś spsikać. Cudowne do utrwalenia makijażu, znaczy do utrwalenia, do scalenia makijażu, do zdjęcia pudrowości. Cudowna w ciągu dnia, żeby się odświeżyć. W samolocie, dziewczyny, ja po prostu non stop się psikałam tą mgiełką w samolocie, bo ona ma bardzo fajną pojemność. Nie wiem, ile to jest, 50 czy 70? Na pewno mniej niż 100. Więc też się psikałam w samolocie, na wakacjach non stop. Ona super koi, jak macie nawet skórę taką, wiecie, troszeczkę podrażnioną, po maskach, po czymkolwiek. Ekstra produkt. I wiecie co, będę miała dla was rabat. On już najprawdopodobniej działa, bo tutaj ze sklepem La Rosa, zaraz wam powiem, macie minus 10% na hasło Panna Naturalna. Ja też jeszcze na pewno, oczywiście podam wam to na dole, te informacje, ja jeszcze na pewno dokupuję to. Jeżeli dziewczyny lecicie, jedziecie gdziekolwiek na wakacje, w ogóle to jest produkt na lato i wakacje, według mnie must have. Po prostu takie cudy, ja też lubię dekolt sobie ten spsikać. Tylko pamiętajcie, że jest to woda różana, więc pachnie różą, ale delikatnie. Ale jest ten zapach róży, więc wiem, że dużo osób go nie lubi. No, cudo. Naprawdę to jest totalny mój must have. I jeszcze, to też wam pokażę, bo to też mi się super sprawdziło. Na wyjeździe tą użyłam, na wyjazd miałam kolejną i zużyłam w Grecji też tą maseczkę. I jeszcze jedną taką zieloną miałam, też zużyłam w Grecji.
cudowne maseczki. I to są maseczki z biocelulozy. Pamiętajcie, jeżeli wybieracie maski w płachcie, najlepiej sięgajcie po te z biocelulozy, one działają zdecydowanie najlepiej. I to jest akurat rewitalizująca, ta zielona chyba była nawilżająca, ekstra. I też właśnie po pierwszych dwóch dniach chyba zrobiłam, czy po pierwszym, już nie pamiętam. W Grecji ją sobie zrobiłam, też super ukoiła skórę po powrocie, po tych wakacjach. Szczególnie on teraz, wiecie, słońce, to wszystko wysusza naszą skórę. Nawet jeżeli macie nałożony filtr, to i tak to wysusza waszą skórę, więc naprawdę trzeba dbać, trzeba nawilżać bardzo mocno skórę. I powiem wam, że ja teraz jeszcze bardziej nawet nawilżam skórę, szczególnie na dzień, czy jak byłam właśnie na tym wyjeździe, niż zimą. Jeszcze cięższe kremy stosuję, także naprawdę... Te maski też są ekstra, po prostu jak będziecie sobie na przykład robiły zamówienie tego, czy jeszcze jedną rzecz wam zaraz pokażę, to po prostu sobie dorzućcie te maseczki, bo naprawdę są świetne, ale te z biocelulozy. I właśnie dwie rzeczy, które stosowałam jako dwa kremy, które używałam na wyjeździe. Ja miałam przełożone do słoiczków i miało być tak, że jeden miał być na dzień, a drugi na noc, a tak naprawdę zamiennie je stosowałam na dzień, obydwa szły, bo tak po prostu moja skóra pięknie na nie reagowała. Ja nie już znałam. Bo pierwszy krem to jest Face Cream z tej Kahiny. Ja już wam pokazywałam ten krem nie raz. Pokazywałam go wam w okresie zimowym, takim jesiennym, wiosennym. Krem jest nieziemsko wydajny. Zobaczcie, ile ja go jeszcze mam, a ja go cały czas używam. I naprawdę jest go jeszcze dużo. Także tutaj cena tego kremu może jest dosyć wysoka. Natomiast jest ekstremalnie wydajny, bo trzeba go malutko nałożyć. I ja już wiedziałam, że on się na dzień też super sprawdza, więc bardziej go wiedziałam, żeby stosować na dzień. Na dzień ładowałam, po prostu cudownie mi się. Nie wiedziałam, jak on się do końca sprawdzi w tych wysokich temperaturach. Sprawił mi się w greckim klimacie idealnie. Po prostu go czekałam, aż go nałożę na twarz. No super, ale już wam o tym kremie opowiadałam nie raz. Jeden z lepszych kremów do twarzy. Już wam o nim opowiadałam nie raz. I sprawdzał mi się w zimnych miesiącach, ale w letnich też jest cudowny. Także naprawdę, dziewczyny, warto wydać te pieniądze. Jeżeli możecie sobie pozwolić, to warto na ten kosmetyk wydać pieniądze, bo będziecie miały całoroczny krem przy cerze mieszanej. Gwarantuję wam, to jest ekstra. W ogóle nie ma mowy o jakimś zapychaniu, o niczym. Cudo. Podlinkuję wam go, gdzie możecie go dostać. I drugi krem to jest firma Creamy. Ja już wam też opowiadałam, bo na EkoCudach poznałam się z tą marką. Miałam ich próbkę, kupiłam kilka kosmetyków. I to jest krem Moringa Forever. I ja miałam próbkę tego kremu i ta próbka się u mnie już super sprawdziła. I to jest krem, który na pierwszy rzut oka, też go, tak, no widzicie, zużycie. Pięknie pachnie, ale na pierwszy rzut oka i jak patrzycie i jak go dotkniecie, to on się wydaje być taki może nie tłusty, ale bardzo, bardzo bogatą konsystencję ma. Taki bardziej trochę tępy, że czujecie, że on jest naprawdę na maksa bogaty. Ja go wzięłam właśnie na ten wyjazd na noc, ale słuchajcie, na dzień też, ja byłam w szoku, bo on na dzień też się rewelacyjnie sprawdza. I teraz też naprawdę używam tych dwóch kremów na dzień, na noc, więc nawet wydanie troszkę większej kwoty, a macie krem na dzień, na noc możecie nałożyć grubszą warstwą, na dzień cieńszą. Obydwa sprawdzają się idealnie również pod makijaż. Pięknie nawilżają, ta skóra wygląda cudownie, jest mięciutka, nawet przy upałach, gdzie faktycznie, no mimo filtrów, pamiętajcie o tym, że nawet jak macie filtry, to ta skóra się po prostu wysusza latem, no siłą rzeczy musicie ją pielęgnować, musicie o nią dbać. A wiem, że dużo osób, szczególnie z cerą mieszaną, szuka takich kosmetyków, które będą nawilżały, ale przy tym no nie będzie ta skóra tłusta, nie będziecie czuły tej klejącej warstwy. Te dwa kremy wam to zapewnią, że będzie ekstra. I na dzień, jeżeli chodzi właśnie o oczyszczanie buzi, ja używam rano i wieczorem myję twarz wodą. I tak robię... Czasami jesienią, zimą stosuję tą pielęgnację taką bez wody rano, ale teraz nie ma opcji, teraz stosuję wieczorem, myję twarz i rano, tylko dwoma różnymi preparatami. No używam tego, to jest facial cleanser, ale to jest takie mleczko do makijażu, mleczko do mycia twarzy z Kahiny też. No ja tą markę naprawdę uwielbiam, to są bardzo, bardzo dobre kosmetyki, droższe, ale rewelacyjne. Mega pojemność, dajecie jedną pompeczkę, myjecie całą twarz. I to, za co lubię ten preparat, to on po prostu bardzo delikatnie, skutecznie, ale bardzo delikatnie myje skórę. Nawet bym powiedziała, że ją nawilża. Także uwielbiam ten preparat stosować rano. A na wieczór w tej chwili stosuję z Babo. Sprawdza mi się super. Już tak prawie połowę nie mam tego kosmetyku. I to jest delikatny żel do mycia twarzy. On jest delikatny, ale jest ekstremalnie skuteczny. Uwierzcie mi, on usunie wam wszystko z twarzy. Ta twarz będzie ekstremalnie oczyszczona, ale przy tym ani nie wysuszona, ani nie ściągnięta. Cudo! Naprawdę bardzo dobry żel. Myślę, że on się sprawdzi u każdego rodzaju cery. Nawet przy bardzo zanieczyszczonej, bardzo tłustej, bardzo problematycznej cerze. Mimo, że to jest napisane, że to jest delikatny, będzie dla was dobry, bo on naprawdę bardzo, bardzo mocno oczyszcza. A przy tym w ogóle tej skóry nie podrażnia. To, co stosuję przed tym żelem, to powiem wam szczerze, że właśnie no, testując dla was te kosmetyki do tego filmu o balsamach i o... Do,
o balsamach i olejkach do demakijażu. Teraz latem poznałam i poczułam chyba jeszcze większe plusy robienia tego dwustopniowego demakijażu, czyli robimy to i olejkami, i żelem. Zimą ok, ale aż tego tak nie czułam, ale teraz, kiedy słuchajcie, przychodzicie do tego domu, zmyła się ten makijaż, to coraz się bardziej przetłuszcza, poci się, więcej jest zdecydowanie kurzu, pyłu, tych zanieczyszczeń na naszej skórze, no jest zdecydowanie więcej teraz, to powiem Wam, że teraz dopiero ja tak naprawdę doceniam to dwustopniowe oczyszczanie skóry i mam dla Was dwa rewelacyjne preparaty. I to są takie sztosy nad sztosy, dziewczyny. Pierwszy, jeden będzie balsam, drugi olejek, jak kto woli. Pierwszy to jest balsam All Clean Balm z Chemisch. W ogóle o opakowaniu już się wypowiadałam. Aha, czekajcie, nie, bo to się otwiera. Tak? Podnosicie, szpatułeczka, przykrywka, balsam. To, co ja, już teraz też tak wiecie, testując wiele tych balsamów, doszłam do pewnych wniosków i do tego, co ja lubię, a czego nie lubię i na co zwracam uwagę, to jest to balsam, który bardzo szybko pod wpływem temperatury naszych palców bardzo szybko zmienia się w taką bardzo oleistą konsystencję. Mam różne balsamy do tych testów i część z nich jest taka, że ona dalej zostaje taka tępa i musicie tą skórę tak trochę ciągnąć. To jest bardzo, bardzo złe, bo nie powinniśmy tak postępować z naszą skórą. Ten balsam zmienia Wam się w bardzo płynny olejek wręcz. Nie zostaje ta konsystencja balsamu, tylko robi się z tego olejek. I jest to olejek hydrofilowy, pięknie łączy się z wodą, tworząc Wam emulsję i ja to uwielbiam. Oczy oczyszczam, nie ma problemu, chociaż ja i tak oczy zmywam płynem micelarnym, natomiast specjalnie do tych testów też testowałam pod tym kątem. Pięknie oczyszcza oczy, nie tworzy mgły, jest rewelacyjny, ale wiem, że jak ja Wam go pokazałam, ja nie znałam tego balsamu, nie wiedziałam o nim nic, po prostu w ciemno go zamówiłam. Jak ja Wam go pokazałam chyba w nowościach, tyle ile z Was, ja byłam w szoku, że on jest tak znany, bo ja mówię, ja o nim nawet nie słyszałam. Tyle z Was mi napisało, że go też tak lubicie i słuchajcie, nawet też macie na niego minus 10%. A po drugie, na tej stronie, na La Rosie, ja widziałam, że on jest w różnych pojemnościach. Możecie zamówić sobie próbkę, taką malutką, miniaturkę i pełną wersję. Zamówcie chociażby próbkę, dziewczyny, i sprawdźcie, jaki on jest rewelacyjny. On wcale nie kosztuje dużo, jest ekstremalnie wydajny. Mega, naprawdę mega produkt. Lećcie po to, bo naprawdę każda z Was będzie z tego produktu zadowolona. Wykupcie sobie mniejszą wersję. A jeżeli wolicie olejki, to też jest sztos olejek. I tutaj, aha, bo Wam nie powiedziałam, bo na Creamy też udało mi się zdobyć dla Was rabat. I tutaj macie na Creamy minus 15%, tak samo na hasło Panna Naturalna. Na te kremy, na wszystko. Dodatkowo Creamy ma bardzo fajną politykę zwrotów opakowania, ale to Wam więcej na pewno innym razem opowiem, ale zbierajcie te opakowania w razie W. No i samo opakowanie jest piękne, tamten balsam też. I to jest olejek do mycia twarzy Andiroba for you. Tak, Andiroba for you. Uwielbiam. Drugi olejek, który jest na równi z nim, to też jest z firmy Creamy i on jest chyba Moringa for you? Chyba tak. Ale to Wam też na pewno innym razem opowiem. Ale ten... Powiem Wam, że naprawdę bardzo długo podchodziłam do tej marki Creamy. Ja o niej słyszałam. Ona jest bardzo, bardzo mało znana, bardzo mało się o niej mówi, bo oni się jakoś nie reklamują i tak dalej. Ale jak wiecie, ja uwielbiam właśnie odkrywać takie marki, o których nie jest jakoś hardkorowo głośno, żebyście Wy mogły je właśnie poznać. I naprawdę ta marka jest rewelacyjna, dziewczyny. Z tym rabatem minus 15% naprawdę skorzystajcie, bo macie tam po pierwsze to, co jest fajne, polityka zwrotów opakowań też super. Po drugie macie fajną sprawę, bo macie zazwyczaj większość preparatów, która jest na tej stronie. Możecie kupić pełnowymiarowych albo w mniejszych wersjach. Na to macie rabat jak coś. Kupcie sobie w mniejszych wersjach, spróbujcie, zobaczcie. Ja tak zrobiłam właśnie na EkoCudach. Wszystko kupiłam w mniejszych wersjach i się totalnie zakochałam w tej marce. I olejki do demakijażu, dziewczyny, to są, no, według mnie na pierwszym miejscu. Naprawdę. I mówię Wam, mam tych olejków masę. To jest też kwestia preferencji. Czy wolicie olejki hydrofilowe, czy hydrofobowe? Ja wolę hydrofilowe. Hydrofilowe olejki to są takie, które mają też emulgatory w sobie i one dzięki temu po prostu łączą się bardzo dobrze z wodą. Po pierwsze się dzięki temu łatwiej zmywają. Po drugie dzięki temu tworzy się ta emulsja, która też fajnie myje. Według mnie olejki hydrofilowe lepiej będą sprawdzały się u osób z cerą mieszaną, tłustą. Osoby z cerą suchą mogą bardziej profilować olejki hydrofobowe. Olejki hydrofobowe to są te olejki, które nie łączą Wam się z wodą. Czyli nakładając na niego wodę, macie ten problem ze zmywaniem, musicie od razu użyć żelu i tak dalej. Ja zdecydowanie wolę olejki hydrofilowe i te z Creamy według mnie wygrywają wszystko.
Po prostu, naprawdę dziewczyny, macie pipetę, bardzo fajne dawkowanie. Nie lubię pompek do końca w tych olejkach, bo bardzo często jak mam olejki z pompką, to mi to psika, pryska i w ogóle. Te są sztos. Dziewczyny, zamówcie sobie naprawdę mniejsze opakowanie i sprawdźcie, bo myślę, że nie będziecie żałowały. Zobaczcie sobie, tam jest cudowny opis na tej stronie. Ja też nie wiedziałam, co wybrać, ale po opisie dojdziecie do wszystkiego. Możecie też typami cery sobie tam wybrać. Naprawdę też fajnie zrobiona strona, tam dużo, dużo czasu spędziłam na tej stronie, dużo tych produktów sobie wybrałam. Ekstra i na pewno będę zagłębiała. Hydrolaty też są w tej firmie, na pewno na te hydrolaty się skuszę. No dużo rzeczy i dla mnie to jest naprawdę, myślę, że ta firma to jest moje odkrycie roku. Firma Creamy to jest dla mnie odkrycie roku, bo one są rewelacyjne i ręczę Wam całym serduchem, szczególnie za te olejki do makijażu i za to. Dużo jest tej marki, ale to jest naprawdę, uwierzcie mi, moje odkrycie i to jest coś, co Wam gwarantuję, że będziecie z tego zachwycone i no nie wiem, co by się musiało stać, jakbyście musiały tego używać albo, no nie wiem, musiałybyście być uczulone na jakiś składnik z tych preparatów, żeby Wam się to nie spodobało, bo uwierzcie mi, te olejki są genialne, te w ogóle wszystkie kosmetyki są genialne i chcę Wam o tym mówić, chcę Wam o tym po prostu głośno mówić, żebyście wiedziały, żebyście sobie sięgnęły, bo naprawdę to jest coś ekstra. I mam olejek do twarzy, który używam, to jest serum właściwie, na tą skórę teraz wieczorem po prostu, albo kremy, albo olejki. I tak pół na pół to stosuję, co któryś dzień sobie stosuję krem, co któryś dzień stosuję to serum. To serum jest serum olejowym, nazywa się Young Kakai i ojejku, uwielbiam, piękny ma zapach. Już Wam mówię, co ono ma w składzie. Ma olej konopny, który super się sprawdza u cer tłustych mieszanych, więc naprawdę to będzie rewelacyjny kosmetyk na wieczór dla Was. Olej z pietruszki, kakaja, olejowa witamina C, olej żożoba, witamina E, olej słonecznikowy, koenzym Q10, ekstrakt soli rodu, kwas lipohydroksylowy, absolut jaśminowy i jakiś trigliceryd. I powiem Wam, pachnie pięknie. No, w sumie jaśminem, fakt. Pachnie jaśminowo. Ja dosłownie dwie krople go nakładam na zwilżoną skórę. Robię tak, nie mam na razie hydrolatu od nich, ale robię sobie tą mgiełką. Tak, wiecie, dosyć obficie, bo pamiętajcie, wszystkie oleje, które nakładacie, oleje nakładamy na mokrą skórę. To jest bardzo istotne. Więc psikam sobie tą mgiełką. Na to leci to serum. Dwie krople, dziewczyny. I ten zapach, to też trzeba lubić, zapach jaśminu, ja kocham. Ten zapach jaśminu i wykonuję sobie taki delikatny masaż i ja odpływam. I to jest wow. Wejdźcie na stronę koniecznie, macie rabat fajny. Ugrałam dla Was ten rabat, żebyście też miały, żebyście mogły skorzystać, bo po tym jak ja po prostu skorzystałam, po ekocudach byłam zachwycona tymi kosmetykami. Kolejne zamówienie z tymi kosmetykami to był w ogóle sztos, więc stwierdziłam, że no musicie, po prostu musicie spróbować. Naprawdę bajka. Buźka, kończę.